Hejka, z tej strony Tenio i jesteśmy coraz bliżej z otworzenia wszystkich serzetek z Euro 2008. Jeszcze będzie pewnie jeden filmik z tymi serzetkami. Najbierzemy się do pracy, otwieramy i zobaczymy, czy trafimy coś ciekawego i czyżbym się już mógł cieszyć, bo brakuje mi z kart Rainbow, czyli takich ładnych, ładnie designych, zaprojektowanych tych kartach. Naprawdę mi się podoba ten design tych kart. Bardzo jedne z ładniejszych kart w ogóle, jakie zostały wydane. Swoją prostotą, a także no wdziękiem. Brakuje mi loga Austrii i także loga oto był Jacek Bąk. Powtórka, co chciałem powiedzieć? Sorry, kurde, naprawdę. Loga Grecji i Austrii oraz maskotki. I patrzcie, co tu mamy. Ach, jest. Tylko trochę tu zagięte, nie wiem czemu. Dobra, naprostuję się w folice. Rożyk. Dobra, kolejny. Trzeba je wolno otwierać, te skrzydki. Dobra, widzieliście, taki tak. Dobra, Snyder. Galasek, Chizu, Pet, Zambrotta i widzieliście już pewnie Lilin Turan, super, nie mam tej karty. Naprawdę dobre dwie saszetki. Kolejna dobra saszetka. Jest Mutu na karcie Ultra, no genialnie, no po prostu jesteśmy naprawdę coraz bliżej. Pirlo. O, tej karty nie miałem. Tej bazówki. Czekajcie, no nie, mówcie, że to jest ta karta. No nie. Czekajcie, otworzę tak tyłem, żebyście nie widzieli. Dobra. My tak, Barusza. Kolta, Żewłakow, powtórka, Deco, Patryk Wiela i Pacie, co tu jest? Jest! Maskotki, no po prostu cztery saszetki, cztery braki, no, z tych kart świecących. Naprawdę, coś nieprawdopodobnego. Gdybyśmy teraz trafili kartę naprawdę Grecji, to by było naprawdę genialny. Dariusz Dudka. Powtórka Polaka. Frydrysz. Kwarzema i co tu jest? Powtórka loga Austrii, więc no z jednej strony dobrze. Tutaj też ma jakąś taką skazę dziwną. Tak się skleiło, tak się przywarła ta saszetka. O, tu akurat jeszcze można widać nawet zauważyć. Tu takie się slepiła. No ale nic, naprawdę super strzały, naprawdę się cieszę, brakuje tylko jednej karty Rainbow, jest to logo Grecji. Mam nadzieję, że Kruszyna, jak ja nie trafię, ma tą kartę na wymiankę. No i co, brakuje jeszcze kilku kart Ultra i tych bazówek, bo tych bazówek muszę je powkładać, bo trochę się z nimi teraz będę pomęczył, dobrze. To było na tyle i zapraszam was do kolejnych filmików. Cześć!